Szukanie najlepszej raty hipotecznej może być frustrujące. Jak znaleźć tę najlepszą? Okazuje się, że łatwo. Oto trzy oferty kanadyjskich instytucji finansowych. A oto oferta polskiej Credit Union. Prawda, że imponująca? Ale to nie wszystko. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Pamiętaj, że będąc członkiem polskiej Credit Union, należysz do ekskluzywnego klubu. Nie zmarnuj tej szansy i skontaktuj się z nami już dziś. A jeśli nie masz czasu, to jeden z naszych pracowników przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Polimex oferuje wysyłki mienia przesiedleńczego, samochodów oraz szerokie usługi cargo. Zapewniamy swoim klientom najlepsze warunki związane z planowaniem i realizacją przeprowadzki lub przesyłek. Polimex to najlepsza obsługa, najciekawsze oferty, doskonały serwis. Prezentujemy nową ofertę Polskiej Credit Union – gwarantowane lokaty oszczędnościowe. Skorzystaj z naszej promocji i powiększ swoje oszczędności o 2,5%. Wszystkie lokaty są gwarantowane i ubezpieczone na całą sumę wkładu. Nie zachodzi żadne ryzyko utraty kapitału. Skontaktuj się z oddziałem inwestycji lub biurami naszej Credit Union. Nie zwlekaj, oprocentowanie może ulec zmianie. Polski Zakład Samochodowy Max Garage dokonuje wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych. Specjalizujemy się w naprawach automatycznych skrzyń biegów. Max Garage, 5 Tupper Avenue w Etobicoke, tuż obok skrzyżowania ulic Kipling i Horner. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Polimex oferuje wiele wariantów ubezpieczeniowych dla odwiedzających Kanadę oraz dla osób wyjeżdżających za granicę. Ubezpieczenia pokrywają koszty związane z leczeniem nagłych chorób i nieszczęśliwych wypadków. Polimex to najlepsza obsługa i doskonały serwis. W nadanej przed tygodniem relacji z polskiego festiwalu na ulicy Roncesvalles w Toronto wspomnieliśmy o zadawaniu przeze mnie i naszego kolegę redakcyjnego Rafała Zimowskiego pytań przechodniom na przeróżne, zaskakujące, a często zabarwione humorem tematy. Zapraszam do obejrzenia wyniku naszych starań, które pragniemy jeszcze niejednokrotnie powtórzyć, wierząc, że nasz nowy cykl programowy spotka się z Państwa akceptacją. Dzień dobry, nazywam się Rafał Zimowski i jesteśmy dzisiaj na Polskim Festiwalu w Toronto. Co zrobimy, to podejdziemy do kilku osób i zadamy im kilka pytań z tak zwanej wiedzy ogólnej. Zobaczymy, co się stanie. Zapraszam. Więc przede wszystkim, jak macie na imię? Adrian, mam na imię. Krysia. Bardzo miło. W którym miesiącu kosi się siano? Akurat nie wiem. I to jest tragedia, wujek ma farmę. We wrześniu. Na pewno? Na pewno? Kosi się siano, tak, we wrześniu. I tu mnie zaskoczysz, bo mój wujek jest rolnikiem, natomiast specjalnie się na tym nie skupiałem. Wydaje mi się, między sierpniem a wrześniem gdzieś ten sezon na koszenie siana następuje. Wrzesień? Październik? Grudzień? Czerwiec. Wrzesień. Czerwiec. Lipiec. Wrzesień? Nie, czerwiec. W którym miesiącu roku kosi się siano? O, august, czyli sierpień? Dobrze, bardzo dobrze. Kolega nam podpowiada, że siana się nie kosi, ale gdybyśmy kosili, to na pewno było. No właśnie, zbiera się, przepraszam. Jaka jest teraz pora roku w Australii? Chyba zima. Bo to jest po drugie. No ale blisko. Wrzesień? No, wiosna! Wiosna? Wiosna, wiosna, wiosna. Wrzesień też, tak. A dlaczego tak jest?
bo jest po drugiej stronie świata, bo świat jest taka kula, to znaczy, że jak tutaj jest lato, to tam jest po drugiej stronie jakiś sezon, bo tak działa jakoś. W Australii teraz jest koniec zimy? Koniec zimy? Lato. To jest koniec lata, to jest koniec lato. Zimy. Nie ma teraz lata, nie, zima. Nie. W jakim kraju znajduje się kanał panamski? Nie w Panamie. Czy w Panamie? W Panamie. Jak panamski, to chyba Panamie. Kanał panamski? A, też nie wiem. W Polsce? Chyba jestem zbyt zluźniony i te pytania z Google. To znaczy nie, kanał panamski, no mówi mi to, ale no nie chcę głupio strzelać. Okej, okay, rozumiem. Kto napisał Cztery pory roku Vivaldiego? Ja to wiem, mam na koniec języka. Nie mogę powiedzieć, na koniec języka jest, zapomniałem. Ale wstyd, nie pamiętam. Nie? Nie. Cztery pory roku Vivaldiego. Kto napisał Cztery pory roku Vivaldiego? O, to nie pamiętam. To nie Mariola? Nie wiem. To nie Mariola napisała. Nie, Mariola nie napisała. Nie wiem. Nie wiem. Cztery pory roku Vivaldiego napisał Vivaldi. Jaki jest tytuł hymnu Polski? Jeszcze Polska nie zginęła. Tak, takie są pierwsze słowa. A jaki jest tytuł tego utworu? Kman. Dąbrowski. Jeszcze Polska nie zginęła. Nie. To są pierwsze słowa, a tytuł tego utworu? Marsz Dąbrowskiego? Marszałka Dąbrowskiego? Mazurek Dąbrowskiego. Mazurek Dąbrowskiego, prawie, prawie. Z jakich zwierząt uzyskujemy ptasie mleczko? Z krów. Nie ma takiego czegoś. Z krowy. Prawie dobrze, a może z jakiegoś ptaka? No nie. Może z orła? Nie. Może. Żadnego, to jest z czekolady. Ale myślałem, że się zażyje tutaj, ale nie dała się. Gdzie przebiega fotosynteza? Fotosynteza, albo na biologii, w trzeciej klasie może? Fotosynteza, wiem, że to było na biologii, ale tyle. Coś z roślinkami tam było, ale dokładnie, jak biologia to roślinki, ale nie pamiętam. Fotosynteza to jest jak od słońca światło idzie do jakiegoś kwiatka i ten kwiatek wtedy je te słońce i to jest jego jedzenie. Dokładnie. A co oznacza literka I w wyrazie w słowie e-mail? Nie wiem. Mail. Też nie wiem. Nie wiem. Ethernet. Bo Ethernet, bo internet cord. Się pisze with an E, not ten cord. Ethernet. Electronic. Electronic, yeah. Bardzo dobrze. Jaki jest największy organ człowieka? Large intestine. Nie? O matko, serce. Mózg. To u pana, a u reszty? A tak... Płuca. Blisko. Serce. Nie. Płuca. Nie wiem, jak powiedzieć po polsku, ale to jest intestine. Na pewno? No. Skóra. Dokładnie. Kto to jest hipochondryk? Jeszcze raz? Hipo? Kto to jest hipochondryk? Hipochondryk? To ja nie znam. No. Jakiś taki, co śpiewa. Taki, co śpiewa. Hipochondryk też może śpiewać. Nie pamiętam. Ktoś boi się czegoś, ale... Ale nie, like sicknesses. Hipochondryk. Zaczekaj, hipochondryk. O, ten, co myśli, że jest ciągle chory. No nie, jesteś najlepsza ze wszystkich, jakich dziś w ogóle spotkaliśmy. Co, dziękuję, niestety uścisk dłoni. Dobrze, dziękuję bardzo, dziękujemy.